Zapraszam pana Oskara Szafarowicza na scenę. Pan Oskar, jak wiecie, jest TikTokerem, jest głośną postacią politycznych social mediów ostatnich miesięcy i jest być może też nadzieją Prawa i Sprawiedliwości, ale dzisiaj nie występuje w tej roli. Dzisiaj występuje jako młody chłopak, student, który patrzy na rzeczywistość polityczną i na społeczeństwo. Proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo krótki wstęp o mnie. Tak, nazywam się Oskar Szafarowicz, jestem studentem prawa tu w Warszawie na UW. I od dłuższego czasu fascynuje mnie moje pokolenie. Pokolenie, które mam wrażenie, że z jednej strony nie jest rozumiane przez innych, ale samo siebie też nie rozumie. I dlatego, żeby lepiej zrozumieć, zacząłem się interesować, zacząłem poznawać, zacząłem przeglądać zarówno badania, zacząłem też rozeznawać się wśród swoich rówieśników, kim tak naprawdę jesteśmy. I z tego też wypłynęła moja chęć angażowania się w działalność polityczną. Tak jak tutaj pan prezes wspomniał, należę do Młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast dzisiaj nie będę występował jako przedstawiciel tej młodzieżówki, nie będę w ogóle występował jako przedstawiciel jakiegoś środowiska politycznego. Będę mówił o tym, co sam czuję, co sam dostrzegam, co sam wyczytałem i co uważam, mam nadzieję przynajmniej, naświetli chociaż w drobnym stopniu to, jakie dzisiaj jest młode pokolenie. O czym w ogóle będę mówił? O kim dokładnie? Ponieważ często się upraszcza najmłodsze pokolenie Z, czasem się rozciąga w ogóle, że to są roczniki od 98 do 2010, co jest moim zdaniem już na wstępie dużym błędem, bo tak naprawdę żyjemy w tak szybkich czasach, zmieniających się, że nie możemy mówić o jednym, długim pokoleniu. Tak naprawdę każdy rocznik stanowi już jakieś inne pokolenie. Będę mówił mniej więcej o moich rówieśnikach. Jak wspomniałem, mam 21 lat. Kim jesteśmy, co czujemy? Zastanawiając się, jakby można było w skrócie, tak lapidarnie ująć nasze pokolenie, to wydaje mi się, jakkolwiek słuszne są niektóre też fachowe opracowania, że jesteśmy pękniętym pokoleniem rewolucjonistów, po części bym się z tym zgodził, ale wydaje mi się, gdybyśmy chcieli to jakoś zobrazować, że jesteśmy takim pokoleniem, jakby jak taki trochę przygasły wulkan. Przygasły, ale jednak w środku, w tym kraterze, gdzieś powiedzmy ta magma, nie znam się fachowo, ale tak próbuję sobie to wyobrazić, gdzieś gotuje się. Jest to bulgotanie i raz na jakiś czas jest taki spektakularny wybuch. Wybuch jakichś wielkich emocji, które nas trapią, ale bardzo szybko przycicha, wygasa i jest duży marazm. Brak jakiegoś celu, brak jakiegoś sensu. Młodzi bardzo się zmieniają, nasze pokolenie. Ulegamy bardzo silnym wpływom idącym z zachodu, z kultury zachodniej. Jesteśmy pokoleniem daleko innym od naszych rodziców, dziadków. I przede wszystkim, niestety, wydaje mi się, że jesteśmy pokoleniem, które scharakteryzują dwa słowa. Brak sensu. Brak sensu. Nie widzimy sensu dla siebie, nie widzimy szansy, nie widzimy, jaką drogą powinniśmy podążać. A dlaczego tego nie ma? Bo nie jesteśmy oparci, nie jesteśmy zakorzenieni w żadnych wartościach. Ponieważ paradoksalnie, może zanim do tego przejdę, to jeszcze tylko garść danych, żebyśmy w ogóle zobaczyli, w jakim świecie funkcjonujemy. Będę bazował bardzo ogólnie na danych, które się pojawiły z szerokich badań, chociażby z badań CBOS-u, który przez kilka miesięcy badał kilka tysięcy młodych ludzi. I takie wyrywkowe dane. Dzisiaj mamy najgorszą, katastrofalną sytuację, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne młodych ludzi. Wyobraźcie sobie państwo, 16% ludzi w wieku 19-21 lat ma myśli samobójcze. Wśród dorosłych jest to 1%, wśród młodych 16%. To są ludzie, którzy, młodzi ludzie, którzy mimo tego, że nie obawiają się o swoją sytuację ekonomiczną, ponieważ żyją już w rodzinach, które osiągnęły sukces, które mogły swoje aspiracje spełnić po 30 latach wolnej Polski. Więc nie boją się o swoją przyszłość materialną, ale odczuwają stres, ale nie widzą sensu, ale chcą się buntować. Coś im nie odpowiada. Czują się skrępowani jakimiś wartościami, systemami norm, w którym
w ich mniemaniu przyszło im żyć. Buntują się przeciwko temu. Ten bunt objawia się chociażby takim z jednej strony przyjmowaniu właśnie tej mody, tej ułudy z zachodu przychodzącej poprzez media społecznościowe, poprzez szeroko rozumianą kulturę. Z drugiej strony poprzez jakby taki naturalny efekt wahadła w obecnej sytuacji politycznej. Nie ma się co dziwić. Rządzi formacja prawicowa, zatem młodzi naturalnie będą się buntowali przeciwko niej i wychylali się w lewą stronę. To już nie są ci młodzi przed 2015 rokiem, którzy z dumą nosili na koszulkach żołnierzy wyklętych, jako bohaterów, jako niezłomny symbol wartości, które w nich tkwiły. Nie, to już jest pokolenie zdecydowanie lewicowe i to pokazują te badania. 25% młodych deklaruje poglądy lewicowe, 12% centrowe, tylko 11% prawicowe. Ale jest też ta olbrzymia grupa 50%, którzy nie potrafią się zidentyfikować, nie potrafią pokazać, nie potrafią wskazać tak naprawdę własnych poglądów. Są jeszcze nieukształtowani. Ale w czym się objawia ten liberalizm, to odchodzenie od wartości młodych? To są chociażby odpowiedzi na pytania dotyczące, nie wiem, legalizacji narkotyków, legalizacji aborcji i wszystkich kwestii światopoglądowych, stosunku do aborcji, kwestii odchodzenia od kościoła, odchodzenia od lekcji religii. Tylko 50% dzisiaj młodzieży w szkołach średnich uczęszcza na lekcje religii. Gdy jeszcze nie tak dawno to było między 80 a 90%. Niedługo te widełki się przetną, więcej młodych nie będzie chodziło na religię niż uczęszczało na te zajęcia. I to wszystko pokazuje nam, że tak naprawdę młodym czegoś brakuje. Młodzi pokazują, że nie widzą tego sensu. I takie mam wrażenie, że ten obraz, który się często kreuje w mediach, młodych, którzy nie doceniają swojej sytuacji, młodych, którzy są coś rozkapryszeni, którzy ulegają właśnie różnym tendencjom do takich nie do końca dających się uzasadnić buntów. To tak naprawdę młodych, którzy mają jakieś wielkie aspiracje do Zachodu. Do Zachodu, który z jednej strony oczywiście kojarzy im się z dobrobytem, z dostatkiem, ale z drugiej strony z dobrodziejstwem inwentarza trzeba przyjmować też te, nazwijmy to w cudzysłowie, wartości, które tam funkcjonują. Skoro jest tam popularne chociażby głośne podejmowanie tematu mniejszości seksualnych, to też powinniśmy to przyjąć, bo to jest ta droga, która pozwala nam realizować aspiracje, dochodzić do tego, co mają nasi rówieśnicy na Zachodzie. Ale tak naprawdę ten obraz, który teraz przedstawiłem, według mnie to jest tylko miraż pewien. Miraż tych oczekiwań młodych. To jest tylko objaw, a przyczyną jest całkowity brak sensu i tak naprawdę taki brak pewności siebie. Młodzi ludzie, chociaż wykształceni często, chociaż mający naprawdę realnie bardzo szerokie perspektywy, mogący robić kariery w Polsce i na Zachodzie, mający stabilność finansową, to jednak młodzi, którzy poprzez to, że od dekad już zachodzi właśnie proces wykorzeniania z wartości, pozbawiania się tego, na czym nasza cywilizacja jest oparta, jakiegoś podstawowego kanonu zasad, który by nas wszystkich łączył, zasad opartych w chrześcijaństwie, to gdy nie ma tych zasad, gdy nie są one przekazywane z pokolenia na pokolenie, gdy wręcz przychodzi taka antykultura z innej strony, to jest antykultura, którą trafnie charakteryzował święty Jan Paweł II w liście do młodzieży z 2005 roku, gdy przestrzegał, żeby młodzi nie ulegali fałszywym iluzjom i przelotnym modom, ale nie tylko dlatego, że one były niezgodne z tym, co papież czuł, jak papież postrzegał świat, ale przestrzegał młodych, że te fałszywe iluzje tak naprawdę pozostawiają tragiczną pustkę duchową. I my dzisiaj w takiej pustce duchowej żyjemy. I teraz dwa słowa o tym, jak młodzi postrzegają obóz rządzący, obóz dobrej zmiany i dlaczego tak krytycznie. Ja nie będę się tu zagłębiał w dane statystyczne, nie mamy też na to czasu. Ja tylko przywołam jedne dane, żeby nam coś zobrazowały, że jeśli chodzi o poparcie na przykład dla Prawa i Sprawiedliwości wśród młodych, w takim szerokim badaniu realizowanym w zeszłym roku, to było 7,8%. 7,8% wśród młodych. I dlaczego tak jest? Dlaczego młodzi poza tym,
że naturalnie jest właśnie ten efekt wahadła, o którym wspominałem. Naturalnie też bardzo duża część winy leży po stronie aktualnie rządzących, którzy nie potrafią znaleźć odpowiedniego języka, odpowiedniego sposobu komunikacji z młodymi. Ale młodzi też garną się na przykład do różnych inicjatyw, jak jakieś parady równości, czy ostatnio dosyć wulgarne marsze pod hasłem 8 gwiazdek, myślę, że wiemy, co one oznaczają. To moim zdaniem młodzi, którzy wychodzą na ulicę i krzyczą właśnie te hasła 8-gwiazdkowe, to oni nie krzyczą tego dlatego, że to jest najważniejsza przewodnia myśl w ich życiu. Tylko oni przez to hasło 8 gwiazdek chcą wykrzyczeć politykom, którzy w ich mniemaniu kompletnie ich nie rozumieją, chcą wykrzyczeć: jesteśmy tu, jesteśmy ważni. Nasze życie nie ma sensu, a wy nam tego sensu nie przedstawiacie. Wy nie dajecie nam takiej wizji, która sprawi, że uzyskamy to, czego oczekujemy. A czego oczekują? Po pierwsze, poczucia bezpieczeństwa, stabilności w tych trudnych czasach, w czasach, w których przyszło nam żyć. Po drugie, nadziei, że ten kapitał, kapitał osobowy, kapitał związany z wiedzą, którą młodzi zgromadzili, będą mogli wykorzystać i przekuć na dobre, dostatnie życie dla siebie i dla przyszłych pokoleń, dla swoich dzieci, wnuków i tak dalej. Więc bezpieczeństwo, nadzieja i po trzecie najważniejsze, sens. Młodzi chcą widzieć sens. Sens w polityce, sens we wszystkich sprawach, które dotyczą życia publicznego. Że oni będą mogli w tym uczestniczyć i że to wszystko wypełni tę pustkę, w którą niestety współczesne czasy ich wpędziły. I to jest najważniejsze, moim zdaniem, zadanie dla polityków. Wszystkie sprawy konkretne, pragmatyczne też oczywiście są istotne. I też należałoby wtedy mówić o różnych segmentach młodych, bo różne potrzeby są na przykład w mniejszej miejscowości. Ja z takiej pochodzę, z mojego ukochanego Łowicza i tam rzeczywiście są potrzebne konkrety. Na przykład kwestia komunikacji publicznej, kwestia mieszkań, dobrze płatnej pracy i tak dalej. To jest ważne i o tym każda partia polityczna powinna myśleć. Ale żadna partia polityczna nie dotrze do młodych, jeśli zakończy swoją ofertę tylko na kilku hasłach, na kilku propozycjach, co można uczynić, ile pieniędzy rzucić, to tu, to tam. Ale ta partia będzie miała szansę wśród młodych. A uważam, że żadna partia na dzisiaj nie jest tak naprawdę zwycięzcą w tym segmencie. Nie może się czuć pewnie. I żadna partia nie jest też skreślona w tym segmencie, paradoksalnie. Bo tak naprawdę ta partia, to środowisko polityczne, które pokaże młodym sens, pokaże młodym, tym młodym, którzy jak w zeszłym roku 1500 młodych ludzi targnęło się na swoje życie. Młodzi ludzie, którzy popadają w depresję. Młodzi ludzie, którzy też poprzez coraz słabsze kontakty społeczne, współżycie w grupie, którzy nie widzą dla siebie miejsca w społeczeństwie, szerzej powiem górnolotnie, w naszym narodzie, w naszej wspólnocie. Bo ta wspólnota gdzieś przestała ich obejmować. Jeśli młodym pokaże się, że mogą w tym uczestniczyć, że są wartościowi, że są ważni i to są ważni tacy, jacy są. Nie muszą zmieniać się, nie muszą iść na barykady jakichś rewolucji obyczajowych, zmieniać swoją tożsamość, ponieważ nie są dostrzegani w tej, którą mają obecnie. Jeśli pokaże się, że tacy młodzi też są ważni, że może tym bardziej są ważni tacy, jacy są i że ich udział w naszym wspólnym życiu społecznym, naszym wspólnym narodowym projekcie, jakim jest Polska. Jeśli to wszystko ma sens i oni się w tym będą mieścili, bo ich konkretne życie ma sens, to moim zdaniem będzie klucz do młodego pokolenia. Ta opowieść, która każdemu z młodych, każdemu, Kasi, Jackowi, Oskarowi pokaże, że jest dla niego miejsce i że razem mogą coś tworzyć, że jest wartościowy, że jest tak naprawdę ambasadorem swojej ojczyzny, bo jest odpowiedzialny, aktywny, kreatywny, mądry, pracowity i jest ważny, to jeśli znajdzie się klucz, jeśli znajdzie się sposób opowiedzenia właśnie tego i dotarcia do umysłów, do duszy młodych z tym najważniejszym przekazem, który powtórzę chyba po raz setny, ale muszę go powtórzyć, że wasze życie ma sens. Jeśli któraś partia da radę dotrzeć do młodych i naprawdę ożywić w nich tego ducha i podbudować ich pewność siebie i wytłumaczyć, że naprawdę są wartościowi i cenni bez względu na to, jak patrzy na nich świat,
co powiedzą o nich ich rówieśnicy z państw zachodnich, to taka partia rzeczywiście będzie mogła odnieść sukces i przysłuży się także budowaniu silnej wspólnoty, w której młodzi po prostu są potrzebni. Dziękuję.